kiedyś po prostu byłem w Warszawie, zadzwoniłem do No Bo Co To Studio, mówiłem się, jak Solar jeszcze realizował nagrania. Umówiłem się z nim i zaczęliśmy po prostu współpracować. Ja przyjeżdżałem do tej Warszawy coraz częściej. Większość tych kawałków, które są na YouTubie nowych, nagrałem właśnie w No Bo Co To. Bardzo zajebiście mi się tam pracowało. Solar w porządku. Jeżeli chodzi o to wszystko, to jako że on miksował te kawałki, a ja nie za bardzo miałem opcje w ogóle i tak dalej, szukałem po prostu możliwości. Dogadaliśmy się, że wrzuci parę kawałków na fanpage SB Mafii. I tak też zrobił. To jest po prostu jakby nasza współpraca taka o, niezwiązana ani z tym, co oni robią, ani z tym, co robię ja. Odnośnie wydania płyty to nie, no bo oni chyba nie są wytwórnią. Odnośnie bycia członkiem SB Mafii też nie wiem, jak to tam za bardzo wygląda, ale jako nie było takiej propozycji ani nic takiego. Poza tym, no wiadomo, jak to było z członkowaniem w SB Mafii i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jakaś grupa, która się tam trzyma w najbliższym gronie i to im robi, najlepiej. I tyle. Lot SB Mafii nie polega na zaczepianiu innych raperów i nie odbierałbym w ogóle, nie spłaszczałbym całej tej kwestii, tak. Białas, nie wiem, są takie kawałki jak oni, choćby, czy i tak dalej, jest zajebistym raperem jakimś, kurwa. No zajebistym, naprawdę, no. Niektóre... no przejebane, bo niektóre wersy ma po prostu takie, że w ogóle bym go nie wkładał w jakieś tam loty i tak dalej. Solar tak samo. No Tombem jarałem się wielokrotnie kilkunastoma kawałkami. Wydaje mi się, że to jest pewna konwencja, którą oni teraz obrali i działają sobie w jaki sposób chcą. Ja od każdego z osobna na pewno wyciągam jakieś dobre rzeczy. Co do tych nowych kawałków, Władimir Putin banger, jak skurwysyn. Na każdym melanżu wiadomo, Władimir Putin. Nowe rzeczy, ten nowy kawałek, nowy numer, jak to się nazywa? Jebem na to. Nowy numer, no bicik to mnie pozamiatał i tak dalej, zwrotki na wyjebanych jajach, to jest ich jakby konwencja. Wydaje mi się, że oni to zrobili w takiej perspektywie, że po prostu zróbmy tak o i wyjebane. Natomiast wiadomo, że nie robi to takiego wrażenia jak, no nie wiem, chłopaki z problemu spalili betkę przynajmniej na Tory Black. I słuchacze wszyscy oceniają to z tej perspektywy, że to jest biedna jednak wersja. No i poza tym te jakieś tam skakanie po masce, gdzie pisze gejs i tak dalej, to jest tylko ich sprawa, ich lot. Ja bym to zrobił trochę inaczej. No ale fajnie buja, banger. Ja uważam, że to nie było specyficzne wydanie fizyczne, tylko od zawsze jak chciałem robić płyty, chciałem je dobrze wydawać, bo uważam, że płyta to nie jest o jakiś luźny kawałek, tylko to jest zamknięta forma i staram się, żeby każda rzecz, od grafiki, po wydanie, po muzykę, była jak najlepsza. Nie dlatego, żeby nadrabiać jakieś braki, kurwa, muzyczne, wydaniem i tak dalej, ale uważam, że fajnie jak nie zwraca się uwagi na ubytki w innych rzeczach i można komfortowo odbierać muzykę. Są też rzeczy, które ci w tym pomagają. Ja wrzuciłem kilkanaście polaroidów, ktoś słucha tej płyty, może je przeglądać. Wszystkie zrobiłem sam albo zrobili jacyś moi znajomi, także to jest namacalna część mnie, pozwalająca odebrać jakoś tą płytę, pomóc może troszeczkę ją zrozumieć, albo pozwalająca się w ogóle odnieść jakkolwiek do tego. No preordery były w pudełeczku, ręcznie malowanym i tak dalej, w środku numerowane zdjęcia. Nie wiem, no chciałem, żeby ta płyta była tak fajnie wydana. Wymyśliliśmy to po prostu po to, żeby dać coś słuchaczom, bo od długiego czasu już nie wydałem płyty, tak? 2007 rok, mój pierwszy album jakiś taki, który nie odbił się za dużym echem. No i od tego czasu było milczenie dla większości słuchaczy, tak? Dopiero od roku jakieś większe kawałki. To była przerwa, ale to była przerwa dla słuchaczy, bo ja wiodłem sobie rock'n'rollowe różne życie i cały czas żyłem rapem w cudzysłowie, pisałem sobie i tak dalej, planowałem. I teraz dopiero nadarzyła się okazja, że mogę sfinalizować te wszystkie ruchy, dlatego spodziewajcie się wielu, wielu rzeczy w ciągu najbliższego roku ode mnie, dużo więcej niż przez całe moje życie. Ja w ogóle uważam, że jak ktoś myśli normalnie o muzyce, jak ktoś
tworzy, poświęca na to czas i tak dalej, to nie ma takiej różnicy, czy to jest legal, czy nielegal. Wszyscy to teraz pokazują, tak? Chłopaki sprzedają po 10 tysięcy płyt na nielegalu, zbierają gotówę i się gumują po prostu, tak to wygląda. Więc nie ma takiej różnicy, czy legal, czy nielegal pod względem zarobku, poza tym, że samemu można zarobić więcej, sprzedać więcej płyt i więcej z tego wyciągnąć. Natomiast wiadomo, że każdy chce mieć swoją półkę w Empiku. Zaistnienie na rynku muzycznym dopiero jest wtedy, kiedy się zaiksujesz i tak dalej. Shadowplay będzie mixtape'em, ale Sixman of the Year na 100% będzie płytą legalną. Niezależnie od tego, co kto o tym myśli i tak dalej, i tak dalej. Powtórzę ją kurwa chyba za 100 razy i tak dalej. Rapie to jest muzyka jak każda inna, tylko jako że rządzi od lat na Oliisie i tak dalej, powinna lecieć w radio cały czas i tak, tak jest moje zdanie. Jak będzie opcja na to, żeby moje kawałki były w radiu i będą, no bo nie wszystkie numery wiadomo, nadają się do tego, ale wydaje mi się, że na płycie z Chmurokiem będzie kilka takich, no nie wiem, chociażby jakieś numery z Kasią Grzesiek, no ale wiadomo. Nie chodzi o lecenie na fejmie euforii, tylko chcemy wszystko dobrze przygotować i zobaczymy, jak to będzie. Jest ciekawa jedna propozycja, druga jest mniej ciekawa, ale też jest ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie. Współpraca z Kasią Grzesiek wzięła się tak, że mój znajomy po prostu, z którym trenowałem siatkówkę, był jej sąsiadem. Zaproponował mi kiedyś wokalistkę, kiedy ona w ogóle była nieznana, nie była jeszcze w Must Be The Music. Ja sobie szukałem innej wokalistki wtedy na płytę z Chmurokiem. Poznaliśmy się, pogadaliśmy. Napisaliśmy kawałek Chmury, miał wyjść Sixman. Mieliśmy między sobą jakieś tam różne zawirowania. Potem przez jakiś czas w ogóle nie mieliśmy kontaktu, zaczęły wychodzić różne rzeczy, między innymi euforia. No i mam nadzieję, że w końcu sfinalizujemy te nasze projekty. Z tego co wiem, Kasia teraz robi swoją płytę i nie będzie się przez jakiś czas udzielała jakoś gościnnie. Wydaje mi się, że to dobrze. No i stąd się wzięła, wariacie, no co ci mam powiedzieć? No już chyba odpowiedziałem dwa razy na to pytanie, ale się zakręciłem standardowo przy tym, bo musiałem. Gówno. No gówno, no nie ma. Jak Kora wstaje i mówi, że kurwa, ziomuś, jesteś zajebisty, bo jesteś prawdziwy, to kurwa, się nóż otwiera w kieszeni. No dramat to jest, kurwa, po prostu jakieś najlepsze przekazy, inne. Dramat, no po prostu nie ma nic wspólnego ani z rapem, ani z niczym innym. To jest po prostu jakiś sztuczny, kurwa, twór. Straszne to jest. I właśnie to jest najgorsze, że potem ogląda sobie taki Kowalski telewizor wyłączony, nie no, włączony oczywiście i myśli, że to jest rap, właśnie to są te chłopaki, to oni tak żyją, właśnie przejebane jest, ciężko, straszne, dramat, po prostu nie, w ogóle nie uznaję tego jako rap, to są jakieś hybrydy, kurwa, menadżerskie, które po prostu tworzą i zarabiają pieniądze tam, gdzie ktoś ma wejście. I dokładnie wiem, jak to wygląda, byłem tego wielokrotnie świadkiem, no i to jest, no, kino. I jakby się chłopaki z BOK pojawili w Must Be The Music, to on zareagował tak, że spoko, no ale jeżeli mamy być poważni, no to jeżeli oni są na rynku muzycznym i reprezentują wytwórnię, czyli Uptown, no to oni powinni, Uptown powinien im zapewnić ogólnopolską promocję i tak dalej, płytę na takim jebnięciu, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest BOK, jeżeli uważają, że na to zasługuje. A jeżeli oni to wydają w taki sposób, jak wszystkie nielegalne płyty, to uważam, że nie powinni. Nie, że nie powinni, ale no, źle bym. To są goście, którzy mają swoją wytwórnię, tak? Więc czemu oni się mają pokazywać w jakimś talent show? Po co? Przecież oni są podpisani, wiadomo, jak Uptown funkcjonuje, klątwa Uptown, ale wydaje mi się, że no nie jest im to potrzebne w ogóle, tylko że żyjemy w takim kraju, że na przykład to może być droga taka, żeby oni zaczęli na przykład zarabiać godne pieniądze za to, co robią, czyli zarabiać pieniądze za muzykę, czyli grać na jakichś pseudofestiwalach, zarabiać normalne pieniądze, sprzedawać normalne ilości płyt. To jest straszne, że tak. To czasem może być jedyna droga, ale ja bym podszedł do tego bardziej od tyłu, czyli od tak, jak się powinno do tego podchodzić. Czyli
z wytwórnią na spokojnie, jeżeli mamy produkt taki, jaki mamy, no a nikt mi nie powie, że Bisznie jest zajebistym raperem, tylko trzeba to dobrze ubrać i przecież można robić mainstream w Polsce, no ale trzeba włożyć trochę pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Śledzę podziemie oczywiście, faworytem moim w podziemiu są, faworytami są, no mam paru raperów, których uważam, że są, po prostu stawiam ich na piedestale, po prostu są przejebani, uwielbiam i nie wiem, takim raperem jest JNR. Gość do mnie zadzwonił, powiedział, żebym ściągnął sobie jakieś warm-upy od JNR-a, ściągnąłem wszystkie i po prostu słuchałem ich przez 4 dni. I no nie dość, że no przejebanie nawija, to jeszcze jako jednemu z nielicznych mu tam naprawdę o coś chodzi. Mam mega treść, która mi odpowiada. Bardzo się jaram JNR-em. Jaram się Neyle. Wykurwisty raper po prostu. Masakra. Kawałek Hakuna Matata codziennie rano na pamięć. No nie wiem, no dla mnie Neyle to jest przejebany raper, naprawdę. Co do jeszcze podziemnych raperów, myślę. Jest paru wariatów, takich, którzy namieszają i tak dalej, no ale takie świeże moje podjarki, że naprawdę katuję, to jest tych dwóch gości. Tetris, Łona, Raz, Soku, PZ, Mes jak najbardziej oczywiście. No jest wielu raperów, no ale na przykład Tetrisem się mega jaram. Wiadomo, płyt Łony słucham, co do Rasa, to jestem psychofanem kompletnym, więc no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No skończyły się pieniążki, no to trzeba je zarobić, więc jeżeli się skończyły pieniążki, no to dzwonię do kolegi, z którym nagrywałem muzykę 10 lat temu, mówię, ty wariat. Ciężko stalarem. No, taki bicik zrobiłem. Idziemy do trzeciego kolegi, który miał wytwórnię, albo zna kogoś, kto miał wytwórnię. No i próbujemy to pchać sami, albo z innymi kolegami. Jest nowszy bicik, poleci. Jak wejdzie, to wejdzie. No i robimy pieniążki. To jest typowy, to jest po prostu, no cyrk, wiadomo, no. Dostosowywanie się do czasów 2014. Jeżeli jest coś modnego, no to zróbmy coś takiego i zaróbmy na tym. Tak działa biznes. Nie mogę tego skomentować w inny sposób, no bo wszyscy wiedzą, że tak jest. I wszelkie próby jakieś ich tłumaczenia inaczej, że jest inaczej, są bez sensu. Jakbym je zostawił. Płyta Woody'ego jest tutaj. Płyta Miłosza jest 10 pięter w dół. Nie wiem, odkryty gulik, kanalizacja. Metr mułu i gdzieś w tamtych rejonach. Płyta Woody'ego jest, nie wiem, jakaś konceptualna, pełna i tak dalej. Wszystko się tam zgadza. Wszystko jest na takim locie, który rozumiem, czuję i tak dalej. Natomiast płyta Miłosza jest... No, nie rozumiem tego po prostu. Nie rozumiem tego. Dla mnie to jest jakiś... Ta płyta to jest dla mnie jakiś bełkot. Przepraszam za określenie oczywiście. Natomiast jakimiś rzeczami starymi Miłosza się jarałem. Jakieś kawałki, jak wrzucono MySpace'a, ciepło i tak dalej. Jeszcze te czasy. Czy też czasy jeszcze przedpogrzebowe, czy około pogrzebowe. Spoko. Teraz do mnie to w ogóle nie trafia, mimo że brzmienia ma nowoczesne, tak? Takie, które mnie interesują ostatnio. Ale za chuja to do mnie nie trafia. Maxflow jest wytwórnią, która jakby konsekwentnie zmierza sobie w swoją oddaloną stronę. I niekoniecznie ci artyści są zawsze znani przez jakby szerokie gremium, tylko przez jakby określony nurt. I nie wiem, nie rozumiem wszystkich jakby rzeczy, które się dzieją tam w tych okolicach muzycznych. No ale rozwijają się bardzo prężnie, parę baniek zawsze na YouTubie łapią. Zanim odejdę stąd. Tak to chyba wygląda. Trum, zajebiście zajarałem się jego płytą, w ogóle kiedyś tam coś słyszałem i tak dalej, no ale płytą Truma się zajarałem, zajebiście, jest to dla mnie świadomy artysta, który jeszcze namiesza. A Razimowski, dla tych, którzy lubią zmiękczać te zgłoski, no to jest raper, który jest znany na śląskiej scenie jakiś czas temu, jeszcze za rock'n'rollowych czasów, z BDZ-em mieli robić płytę, potem BDZ miał robić jakieś bity hi-fi bandzie, z tego co pamiętam, potem ktoś inny robił, nie wiem. Wyszło jak wyszło, z Razimem się znamy, widzimy często i tak dalej, natomiast Trum, jaram się jego muzyką bardzo.
Nigdy nie można było mnie zobaczyć na walkach freestyle'owych. Byłem na 3-4 bitwach, chyba wliczając w to I Love This Game w Bytomiu, I Love This Game w Katowicach. Zawsze miałem lot na freestyle, zawsze na melanżach od lat i tak dalej. To trwa cały czas. Poziom freestyle'u moim zdaniem spada. Jest coraz słabszy, jest 2014. Nie wiem, jakbym trochę potrenował, jakbym wjechał w tych gimbusów, to myślę, że króciutko by było na tych bitwach. Natomiast nie jara mnie w szczególności teraz konwencja bitewna, ale myślę, że jak złapię trochę luzu, wydam jeszcze jedną płytę, to zrobię sobie jakieś takie pół roku i pojeżdżę i zobaczę, co z tego będzie. Raperzy, którzy freestylują, myślą, że są też, nie wiem, dobrymi tekściarzami, że w ogóle zajebiście piszą kawałki i w ogóle jest wszystko super. Uważam, że to jest jakaś masakra. 90% raperów freestyle'owców, w cudzysłowie, to jest kosmos po prostu. To są dwie odrębne rzeczy. Ludzie tego u nas w Polsce nie rozumieją po prostu. Jeżeli ktoś umie zabawić publiczność, w ogóle zajebiście trafia i tak dalej, zróbcie hałas, to może być przecież najgorszym śmieciem w studiu i w ogóle nic nie robić. Nie robić żadnego wrażenia, nie trafiać emocjonalnie, nie umieć opisywać tego, nie umieć... Nie wiem, no moim zdaniem większość z tych ludzi tego nie potrafi i straszni są. Raperzy, freestyle'owcy, te składanie jeszcze, jak, że każda kurwa zwrotka musi być, wiesz, punch na koniec jakiś tam. Bardzo, bardzo nie lubię, są nieliczni, którymi się jaram i których mogę w ogóle słuchać w Polsce. Pozdrawiam wszystkich, którzy kupili Preseason Highlights i mam nadzieję, że już niedługo Shadowplay. Czekajcie na rzeczy nowe ode mnie i 3/4. Pozdro.